Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Zabawa taneczna, konkursy, atrakcje dla najmłodszych oraz konkurencje sportowe. To atrakcje, które przygotowano podczas Święta Lipusza. Na stadionie pojawiły się tłumy. To już tradycja. Raz w roku odbywa się Święto Lipusza. Nie brakuje atrakcji dla osób w każdym wieku. Były liczne konkursy, pokazy oraz zawody sportowe. 3, 2, 1, start! No i pobiegli, także bieg Puszkowskiej Matki uważam za rozpoczęty. 11,5 kilometra, także najlepsi spodziewamy się ich za jakieś 40 minut. W dniu Święta Lipusza gościł nas także impreza Kaszuby Biegają. Do tej pory odbywała się ona na pętli Tuszkowska Matka, ale niestety ze względu na ubiegłoroczną nawałnicę ten teren jest wyłączony z użytkowania, nie można tam wejść do lasu. Dlatego w tym roku mamy lipuską pętlę, troszeczkę w innym miejscu pobiegną biegacze, ale myślę, że w równie atrakcyjnym. Na koniec miała miejsce gratka dla miłośników brzmień disco polowych. Taneczno-wokalny show przygotował zespół Maraguja. Na scenie pojawił się również zespół Bobby. Nie wiesz, co zrobić z wolnym czasem? Już niebawem rusza nowy projekt dla osób, które kochają miłe towarzystwo, świeże powietrze i filmy. Kochaj to tytuł filmu, który otwiera nowy projekt skierowany do mieszkańców Kościerzyny i okolic. Już 4 sierpnia na Kościerskim Rynku rusza kino letnie. Filmy emitowane będą na Telebimie. Tego dnia staną też specjalnie dla Państwa leżaczki, inne siedzenia. Będzie się można częstować popcornem i nachosami. Liczę, że następne projekcje będą także i dla dzieci. Rozpoczynamy 4 sierpnia na Rynku Miasta. Serdecznie Państwa zapraszamy. Nowa scena kinowa w samym centrum miasta. Uczestnictwo w letnim kinie Kościerzyny jest bezpłatne. Wystarczy zabrać dobry humor. Seans rozpoczyna się o godzinie 19:30. Na kąpielisku Dobrogoszcz zakończył się kurs pływania skierowany do najmłodszych. Jest to bezpłatna akcja organizowana przez Kościerski WOPR. Umiejętność pływania oraz zachowanie rozsądku są gwarantem bezpiecznego pobytu nad akwenami wodnymi. Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe cyklicznie organizuje kursy pływania dla dzieci i młodzieży. Najmłodszy uczestnik miał 4 latka. To, że umiemy pływać, że umiemy zachować się w wodzie, to jest na pewno czynnik, który to bezpieczeństwo wzmacnia. I tutaj wszystkim ratownikom, panu prezesowi WOPR, chciałbym z tego miejsca też podziękować za udział w tej akcji, a i też pogratulować i wszystkim dzieciakom, ich rodzicom, że w tej akcji wzięły udział, że uczą się pływać, że uczą się jak z wody korzystać dla swego i dla swoich kolegów i koleżanek bezpieczeństwa. Dzięki bezpłatnej akcji przygotowanej przez Kościerski WOPR zdolność pływania zdobyło 40 osób. Każda osoba, która się nauczyła pływać, to już jest osoba uratowana, bo w ogóle w takich warunkach, jak się uczy, to zna zasady, jak korzystać z tych przyjemności nad wodą, szczególnie w takie lato, jak mamy w tym roku. Kurs trwał od 16 do 27 lipca, a uczestnicy nie tylko zdobyli nowe umiejętności, ale poznali zasady bezpiecznego korzystania z wody, a niektórzy zdobyli nawet kartę pływacką. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.